No cześć, to Indie StarCraft, 28 lipca 2015, 21. Zaczynamy od ladera Heart of the Swarm, a potem prawdopodobnie Beta Legacy of the Void. Znaczy prawdopodobnie, no powinna być. Taki jest plan, żeby chociaż bonus pula zbijać. Może dzisiaj zrobimy top 100 Grandmastera w Heart of the Swarm i potem pójdziemy na Legacy of the Void. Ale to tutaj jeszcze nic nie jest pewne. Mam herbatkę z cukrem. Jeszcze gorąca, więc nie zaczniemy jej. Witam czat. Nie ma sprawy za muzykę. No dobra, zacznijmy od takiego szterka. Czy dzisiaj zrobić też spis treści mówi zielony Bushman? Jak ci się nudzi, to czemu nie? Może zrobić spis treści streama tego, tam potem wrzucę do opisu, może to komuś uprości sprawę. Będziesz robił spisy treści. Dobra, tyrany. Jakiś barcode, więc może być to nawet niesłaby gość. Zwłaszcza, że ostatnio trafiałem na sporo takiej dobrej kraczy. Linka nie wie, co to spis treści, więc mi wejdzie na ostatnią moją audycję na YouTubie i zajrzy do opisu filmu. Sobie zobaczy, co ostatnio Bushman zrobił u mnie na streamie. Znaczy w sumie po streamie. Ja tam wolę jeść masło od margaryny, co? Ale w związku z czym to jest? W związku z herbatą, czy? O Boże, już zacząłem grać, dobra. Gateway'a chyba trzeba zrobić. Tak bym to chwycił. Chyba nie było to SCVL, bo ja nie patrzyłem na minimapę, muszę częściej patrzeć. Czemu ta proba tak dziwnie jeździ? A, czyli jednak widziałem SCV, czyli jednak mój zmysł wzroku był nieomylny. Gdzieś tam tą kropeczkę zauważyłem, tylko czemu on tak wcześnie wysłał zwiadowcę? To jest moje pytanie podstawowe. Oho, gra szybko Factory. Albo Prox. No, szybko Factory, dobra. Ja cię już znam, gościu. Szybko Faktorka. Nie! No, przecież uciekłem. Co to za zasięg na tych SCV? No super, ja mu nie zniszczę, no bo po co? Oszustwo. Chyba się źle, że sprzeciąłem tutaj tą probę jedną i chronobusta, no się jeszcze okaże. Jak z tym buildem. Teraz na pewno muszę też pylon na rampie zrobić. Bo jak zagra Heliony, to dobrze jakbym mógł je jakoś tutaj przyblokować. I chyba chronobusty polecą na stalkę, chociaż... polecą na stalkery chronobusty. Jeden stalker niestety tego nie zablokuje, z tego co wiem. Do przejścia przed Helionami. Czy zaraz na to trzeba będzie zabezpieczyć jakoś. Aha, znowu bym zapomniał o Orkejcie, super. Progame! To teraz, kurde, zawsze mam ten zagadkę, czy ja muszę schować podstawę drugiego stalkera, żeby do mnie heliony wjechały, czy nie. Nie pamiętam tego, rzadko to na mnie grają strasznie. No, no dobra. Kontynuujemy. Na tej mapie chyba nie będzie się tak super trudno obronić przed takimi helionami, co się tutaj stanie tym co trzeba i git. Dobra, nie wyjadą Heliony. Jest nieźle.
Póki co nie wiadomo. Teraz zbieramy na... gatey. Coś tu ma. No, czemu eksplodowała? Oj, to moje mikro dzisiaj słabiutkie. Póki co. Serio? Boże, sorry. No dobra, pierwsza gra zawsze zła. Czy kurde Bansz ci zagra? Ci czytanki, oj, nie podoba mi się to. Jakiś olin z dwóch baz, może to być. O, zagrał Flowka. No i trzecia baza też ma. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. W sumie to nie wiem, jak mam to wygrać teraz zupełnie. O! Wyszedł? Nie, nie wyszedł. Nie no, muszę go zelinować, tak. Takie mam wrażenie, bo to inaczej. Bez ulepszenia. Nie no, ulepszenia też to słabe trochę, ale. Dobra, ekspuję. Teraz tak, chciałbym odgonić jego Bansz jeszcze raz. No nie widzę tego kompletnie. Research complete.
Dobra, ruszę się w końcu. Kurczę, chyba nie pójdzie to coś. Dobra, zła pierwsza gra. Ten początek zepsułem. W sumie aż dziwna, że taka przegrana. 24-14 ma. No bidna ta gra była, sorry. A pierwsza gra, spokojnie. Build ordera? Jaki mam swój build? No na 20, znaczy no, to tak ci jak powiem, to i tak nie zapamiętasz. Ale ten, na imbabuilds.com masz build, jak chcesz, potrzebujesz jakiś. Siema PSK, witam wszystkich nowych na streamie. Czy chcesz zmienić bardzo dobry komputer na komputer 10%? Lepiej z ciekawości pytam, bo z doświadczenia wiem, że taka zmiana nie daje praktycznie nic. Nie, no to raczej nie będzie tylko 10%, jak to są 4 generacje, będą różnice. Znaczy ja nie chcę tego, co jest w opisie GFC, ja poczekam na Skylake'a, tam jest trochę stara rzecz. Bo nie wiem, czy mi na sam docent wystarczy to, co mam w opisie. Więc spokojnie. Postaramy się znacznie lepiej kupić, także jeszcze zbieramy, długo zbieramy i czekamy na te nowsze generacje. No w tej grze no nie poszło. O, już grałem z takim naprawdę dość słabym gościem, ale to, co ciekawe, straciłem mało tych punktów. Niby słaby, a strata była nie za duża. O, znowu teren, dobrze. Na jakiegoś Edena będziemy grać. Ja mam na YouTubie już ten poradniki T-Slide, co proponuję na każdą rasę. Zresztą jak włączysz mojego dowolnego live'a, tam zobaczę, gram na jakąś rasę buildy, no to możesz sobie z nich to wziąć. Tak jakby oglądasz, stopujesz, spisujesz, nie? Ewentualnie na imbabuilds.com są też całkiem spoko buildy. Też na mecha dawno nie grałem, kurczę. Mnie trochę zaskoczył, ale no naprawdę, mikro miałem słabe, jak broniłem ten jego atak z medivakiem. Tamta mina nie powinna we mnie eksplodować. W ogóle ten początek też jakiś taki bez sensu był. Jakoś tak, nie wiem co ja tam stworzyłem. Stalkery powinny mieć w mainie przede wszystkim. W naturalu tego rzucić foton overcharge'a i wtedy on by już nic nie mógł zrobić. Miałem 3 stalkery, z dwoma to jeszcze mógłby coś tam pokombinować, ale jak miałem 3 to w zasadzie jest sprawa prosta. Że sorry za ostatnią grę. Gramy dalej. Mam pytanie, czy będziesz nagrywać kampanię Legacy of the Void? Oczywiście, że będę, lubię fryty. I
Nie ma nawet opcji, żebym jej nie nagrał. Z tej ostatniej gry T-Slide nie bierz builda przypadkiem, bo tam źle go zrobiłem też. O! Od Command Center First, no to spoko. Ja sobie też tutaj troszkę ekonomicznie zagram. Niby zagram, ale nie zagram. Gość mi tutaj wyjechał z jakąś blokadą. No, po prostu nie mogę czasem. Chamsko grają się tyrani. Dobra, zagadka w sumie co dalej trochę, ale raczej sobie w Twilight Council pójdę. Dobra, teraz tak. Nie no, raczej nie zagra technologii. O! Ale ma tutaj tylko jednego Marina, więc albo stoi w mineralnej linii, żeby się bronić przed Oracle, albo zagrał jakieś szybkie miny, ale nie wątpię. Przy tym buildzie i tak nie będą one za szybkie. Zrobi pusha, to za chwilę właśnie będzie wychodzić. Właśnie teraz. No jednak nie robi tego pusha tak do końca. Zauważy Twilight Council. Come on.
No i się tam rozwijamy, wiadomo. Nie, nie ma dropa żadnego. Ups. Matureta. No tak, trzeba się trochę tutaj teraz zacząć zabezpieczać i robić ma... Oj! Nie, dobra, nie ma tego aż tyle. Ja się zastanawiam, czemu mam tak mniej gazu niż za zaproszę. To się wyjaśniło. Trzecia baza jest, ale dość późno. Jest przewaga, odepchnęliśmy go. No, bardzo bezpiecznie sobie zagram. Bym grał na jakiegoś kurde Morrowa albo innego kasa. No dobra, jak on dopiero teraz zajmuje kolejną bazę, to w ogóle nie ma szans. Tylko tak dla picu kontynuuje rozgrywkę. On. Dobra, może nie dla pizzy. No to ja dwa warpizmy zrobiłem. No
Dobrze wiedzieć. Morfujące. Nie dropuje mnie do maina? W ogóle? Coraz bliżej 200 milionów. Dobra, idziemy zrobić jakiś w miarę dobry atak, mam nadzieję. Się udało. Ta, full tryhard, dokładnie. Totalny tryhard. Na górze... Co? Na górze sić tekini, na dole dronki, Indie Grey probrasza, bo zniszczą ci pylonki. Siedzi, to siedzi mnie, kurde, zmyliło. Graj Dark Templariusze. Tak, powinienem mi dodać potem. Znaczy jeszcze może nie teraz, ale już... No dobra, to był już ten moment podczas tego ataku, że spokojnie powinienem mieć ten Dark Shrine. T-Slide mówi, że ty robisz pylona w pierwszej minucie, a ja 0,46. No to... Mikroj na początku więcej próbkami, mikroj. Siema Laos w ogóle, witam nowe osoby na streamie. No i gramy dalej. Chcemy przynajmniej zbić bonus pula ofertowy Swarm, a potem przeniesiemy się na betę. Siema Optymista. Gereichat, Schweiningen. Znane osoby. Też się szanuję Optymista. Dlaczego mam metkę z lewej strony w ogóle? Koszulki. Tak jakby na lewym ramieniu, co to jest? Ej, co jest? A tutaj też ma?
Nie, nie mam. Czemu mam metkę dla Aistron? Jest kito. Okej, okay, co jest coś dziwnego w tej koszulce? Protosjańska pewnie dlatego. Dobra, jest kolejny przeciwnik. Go, go, siema Zelec. Oj, siema Anir. Anir, nie zauważyłem cię. Ale że tak od razu niesympatycznie. Ale to Anir tak ma. Dobra, PvP z Grandmasterem. Miejmy nadzieję, że się nie powtórzy, tak jak na poprzednim streamie. Milion razy PvP pod rząd. No postaram się nie przegrać 8 gier. Staramy się. Póki co jest 1-1. Nie zapeszajmy. Laos Pompka gra z Jackpota w CSGO. Myślałem, że to taka strona, gdzie się oszukuje, tam faktycznie niby każdy może wygrać. Są takie stronki, gdzie się właśnie stara oszukać graczy, że niby każdy może wygrać, a to nie każdy. Taki trochę mubot u mnie, ale ci, to sekret. No nie każdy może w loterii na czacie wygrać spokojnie. Taki żart z tym. Jeszcze sprawdzimy główną bazę. Dobra, nie ma. Aż za bezpiecznie chyba zagrałem to teraz. O, jaki zwiat robi ten przed proxy. W ogóle jakby ktoś by był ciekaw, to mój przeciwnik ma nick tyłek. Konkretnie wyjście. Dobra, teraz tak. To robimy. Ma jednego chronobusta zostawionego, czyli widzę, że ostatnie trendy się trochę tam podtrzymują. Aj, nie udało się tego przechwycić. Pokaż się Mothership Core. Może nie lecisz do mnie jednak, albo drugą stroną leci gościu. A ja tam sobie stalkery, wiadomo. Dobra, ma stalkera. Jedynego. A, faktycznie drugą stroną go wysłał. Widzicie, jak dobrze... Kurde, aż jestem z siebie dumny w tej grze. Jak zagrałem i z sensem i w ogóle. Wow. Coś chronobusów nie rzucą na Twilight Council, ale na szczęście to nas nie spowolni i tak.
Coś się wyminąłem z jego Mothership Core'em. Nieźle. Kurde. Bo też Blinki zagrał, no. Zgadza się. Ale to spróbujemy tak troszkę też inaczej zagrać. Dobra, teraz zrobimy to, co często protasie robią i co dla mnie jest takie średnie, ale wiadomo, trzeba próbować nowych rzeczy w życiu i StarCraftcie. Zatem sprawdzamy teraz jego, no, no będziemy presję wywierać po prostu, z Immortalem też. Też będę mieć swojego Immortala zaraz i myślę, że tutaj jest spora szansa, żeby to ugrać. Dobra, mamy przewagę. Dużą przewagę. Nowe taktyki działają. Na Grandmasteru. Obowiązkowo teraz muszę force fieldy też dorobić. Bo jak on mnie zaatakuje, ich nie będę mieć, to w ogóle już GG. Cały czas dużo bardzo, w sumie i tak cały czas wszystko zależy od mikro. Ja się zastanawiam, czy zrobić... Nie, nie robimy masy. Dbamy o kompozycję bardziej. Ciekawy przeciwnik w ogóle chyba nie jest zainteresowany atakowaniem mnie. Ja zepsułem teraz tym supply'em. Myślałem o kilku rzeczach, znaczy pomyślałem o pylonach przed chwilą, ale coś nie zbudowałem. Ale rozwijamy się, rozwijamy się. Też idzie w kolosy, luzik. I serve.
A czy pójdzie w jakieś kurde Dark Antary czy coś? Kurde, bym ma chyba jednego kolosa więcej czy coś. Czuję. Dopiero to zrobiło mi się skończyło, on już miał jak go tam zeskotowałem. Nie jest za kolorowo. O dobra, są. Jest tutaj, już myślałem, że wyszedł na mnie. Dobra, nie no, zasięg do kolosu ważniejsze. Dobrz. Jedna interesująca dość rzecz. Czy on zaekspował? Robimy drugiego. Oj. Dobra, może nie mam takiej jednak przewagi, jaką myślałem, że mogę mieć. Dobra. Te przeżyły, bo jakby nie przeżyły, to kaplica. Dobra, mamy takie same ulepszenia póki co. Ja się boję Dark Templarów, no ale chyba nam ich nie zagrał. We await. They've broken through.
Kurde, no jak ja to mogę przegrywać? No jak? Jak? Kurde, jak? Muszę stalkery zrobić. Tu no muszę kolosy ciągle robić. Dobra, mamy postrzenie, jest jeszcze źle. Może on nie ma? Nie wiemy, że jak tam dojdzie, to raczej gdzieś tutaj na dół właśnie. Jeszcze żeby... Nie no, Dartym Darów nie uruchomił, mam milion kanonów. Czy w zakampiu z powrotem? Dobra. Zobaczmy, gdzie zaekspował. Też to tak gdzie zaekspował. Nie ma dwa kanony. Kurczę, zły moment. Bardzo zły moment. No jeszcze na lagi moje. Na YouTubie nie powinno się nic zacząć, ale... O, stream mi padł. Dobra, może zaraz nam to powróci do żywych, ale nie fajnie to wygląda. Na szczęście armię zawróciłem, więc jak będą lagi i tam no. Że zaraz powinno się naprawić, bo czasami pada ten internet. Nie wiem czemu też kurde. Niby miał być dobry internet. Jest jak jest. Herbatka z cukrem. Cukier może zasili mózg, z którego jednak coś się ten uda wymyśleć w tej grze. Kurde, no nie podoba mi się to, bo pewnie już mnie skikował z tej gry. Czy coś? No, już chyba minęło. O, może i nie? Stream chyba już nie. O, dobra. Boże, ale lag, ale przecięcie. O, dobra. Zgodził się na... Jak ja nawet do niego napisać nie mogę. Dobra, stream zresetuję może. O, szkoda, że tak jest, kurde. Bo on teraz jak odpauzuje, to ma darmowe zwycięstwo na moim lagu. Ale to mało kto odpauzowuje w Grandmasterze. W Masterze w sumie też pewnie rzadko. Nie wiem, jak tam niżej bywa. Ale chyba powoli wraca ten połączenie. Tylko jeszcze muszę zobaczyć.
Wznowić stream, bo teraz przestałem wysyłać, także jeszcze chwilka. Mam nadzieję, że gościu poczeka, chociaż już pewnie mnie może wyrzucić z rozgrywki. Co by było średnie. Bo myślę, że jest cały czas szansa, żeby to ugrać. Goście zakampił co niemiara, widzę, że jest ta szkoła, że... O, dobra, chyba porzuciliśmy, bo... Czat przyspamował konkretnie. O, dobra. Zaraz zrobimy start streaming again. Okej, okay, wracamy do żywych. No dobra, no ale coś w grze mi padło chyba. I się... Wracamy? Jesteśmy? Jesteśmy? Ale chyba... Nie wiem, czy mi powróci ten meczek, bo jest waiting for server, a to już trwało bardzo długo. No, no ja mam połączenie, może ten powróci coś. O, no nie widzę tego. Poszedł sobie ćwiczyć rączki do łazienki. Nie, nie poszedłem nigdzie. Zobaczmy, co tu Monlit wrzucił. Hero, który od... No dobra, nieważne. Fajny obrazek Monlit. A czy pranie zrobiłem w międzyczasie? Tak, dzisiaj było pranie, ale przed streamem. Aj, szkoda, no. Gra była jeszcze całkiem wyrównana i no, no nic nie powróci, to nie ma co się łudzić. Technologia jeszcze nie jest w tym miejscu. Więc szkoda. Bo przegrałem przez disconnecta. A to był przeciwnik top 46 GM, 160-129. No szkoda, 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 szkoda. Jeszcze on był faworyzowany dość mocno, więc... Ty Lightning umasz? No ale i tak źle zaatakowałem wtedy. Mimo, że miałem według mnie przewagę, to i tak udało mi się przegrać. Gość wygrał tym, że miał więcej kolosów, jak to w PvP bywa. Dzisiaj powinna być beta tej roli, nie wiem czy z widzami, bo chcę szybko awansować. Powinno być Lunarix, tylko nie zupdate'owałem trochę tego kalendarza. Postaram się dziś po streamie. Sorry za to. Dobra, gramy na demo z Lima. No ale szkoda mi tej poprzedniej gry. Niestety. Mogłoby być jakieś 2-1. Jakiś dodatni wynik. A jest 1-2. Czy mam internet na chomika w Dynamo? Nie. Mam UPC. No jak widać padł przed chwilą. Kurde, zawsze jakiś string to musi paść, tak? To nie pada. Nie wiem co oni mają, że jak za dużo wysyłam czy coś, to oni mi ucinają, czy o co im chodzi? No to po co mi to takie łącze dali? Dla pizzy. No nie wiadomo, co ten Damazny tam będzie chciał zagrać. PC moje kondolencje, nie, nie polecacie, mówicie, usług tej firmy. Niby nie jest źle, ale właśnie, w najważniejszym momencie pada, jak widać. Nie wiedzieć czemu. To jest smutne. Yeah.
Myślę, że zrobi bloka. Słabe trochę te mikro demo z Lima. Przynajmniej z CV-ką, Reaperem zobaczymy. Jaki cwaniak z gazu wyłapły. Robię jakoś szybciej tych Reaperów w taranie, nie wiem. No nie mogę, po prostu. Nie, już jest raczej GG. Tą moją kontrolą. Mothership Core przed Nexusem robić i tyle. No, po prostu bez komentarza. Jeszcze nikt mi z gazów nie ubijał, to jest sprytne jest. Super, jeszcze dropa ci zagra. Kompletnie tego nie widzę teraz. Nie do... psz... Minami widzę, będzie grał twardo.
Oni mają już tą trzecią na 90%. No jednak nie ma. Jakoś słabo gra jak na niego. A, dopiero teraz stawię. Devil Terran. Czemu dopiero teraz wleciała, nie wcześniej? Chyba żeby mnie właśnie zmienić jakoś. Oh. Uff. It shall be as you say. Miarę blisko, ale i tak daleko. Ja muslim też to 50 z tego co widzę. Tak jak poprzedni gość, 126-119 ma. Ale ten początek był po prostu idealny. Trzy proby to jak normalnie wyrzucić grę od razu. Która ranga? 127. No, internet mi właśnie wyrzuciło przed chwilą, ale już chciało dalej.
Czemu brat mi kradnie majtki, się pyta Rogalowy. Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć takich rzeczy. Ta, do około 23 będzie stream. Chciałem też coś w betę pograć. Ale najpierw chwilę jeszcze w hotsa. Trzymaj się karabinki za oglądanie. W ogóle jakieś donate chyba było, a ja się ten... za bardzo wczułem, żeby go ogarnąć. Może już sprawdzamy. Sora mi się nie ładuje póki co. Jestem w momencie, jak się dobrze bronić przed Zergiem. Który raszuje do Speed, Bane, Drop ze Speedem do Overlordów. O wow, no ciekawe. Jak ktoś ci dropuje te Bainingi Overlordami, to musisz uciekać z propkami od razu, jak widzisz na minimapie, to... No i w sumie tyle. No i wiadomo, jakieś tam stalkery dobrze jakby niszczyły te overlordy, albo inne voidraye byś miał, żeby je tam w miarę szybko niszczyć, zanim do ciebie wlecą. Tak mówię, jakbyś na przykład otworzył właśnie od Stargate'a, to wtedy możesz też jakimiś Feniksami tam... Nie wiem, czy grasz Feniksy, czy voidraye, czy improwizujesz, czy Oracle, czy coś tam. A, w becie Legacy of the Void, Boże, co ja mówię. A to ja nie wiem, przecież ja się z tym nie spotkałem, ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, się nie znam jeszcze na becie totalnie, więc ci nie podpowiem. Pewno trzeba dobrze uciekać z tymi propkami. Bo tam można zrobić dropa od razu na te overlordy od początku gry. Myślałem, że ty mówisz o Hotsie albo Kings of Liberty, a ty o becie. Warumi? No jakieś kilka streamów temu. Wbiłem GM-a. Dobra, ta gra może będzie jakaś bardziej ogarnięta, chociaż też nie do końca, bo... Nowy jakiś barcode. Z barcodami mam ciężkie gry, bo to często są całkiem nieźli gracze. Masakra. Ja tracę proby od Reapera. Dobra, jedną, no to już tak można przeboleć, ale że więcej, to już jest porażka. Próbujemy to otwarcie partingowe bardziej. Zepsułem już to otwarcie. Chronobustowałem za dużo razy proby. A tutaj się ich nie chronobustuje, tylko robi normalnie. I bym miał szybciej gateway, przez co potencjalny mój atak byłby znacznie silniejszy. Jeżeli on zrobi mi jakieś dropy, to wtedy mamy jak się odgryźć, a tak będzie trochę ciężej.
Dobra, teraz sobie już tutaj tak staniemy lepiej. Kurczę, no serio traciłem. Przygotował się cwanik. No tak jak też mówiłem, mój atak jest znacznie słabszy. Kurczę. No i... No... Nie no, myślałem, że się mogę zatrzymać na chwilę, ale nie. Ten nie wyleciał też poza zasięg.
Dobra, teraz tak, potrzebuję opsa, ale go straciłem. O, słabo to zagrałem też. Dropy mi zabijają. Dobra. Też kurde jakieś to. A nie, to psa chyba tylko. A nie, to 50. 62-33 ma statystyki, to jakieś kurde niezłe. Indy, powiedz mi, jak się będziesz przed jednostkami niewidzialnymi i zakopanymi, jak gram protosami. Musisz zrobić obserwatora, żeby go wykryć. Te niewidzialne jednostki. W Robotics Facility go robisz. Albo kanony. Ale lepiej obserwatorów, no. No chyba, że cię dropuje z min, gościu, to też dobrze jest dołożyć te kanony właśnie. W ten prawdziwy, jakoś tak. No byś w Grandmasterze, nie ma tych emocji po wygranym meczu, dostanę awans, uda się. No niby nie ma, bo już się nie da dalej awansować, ale te emocje są z tych ciężkich gier. One są tak wewnątrz. Wednesday Daily. Chyba dzisiaj pierwszy zerk. No i cóż, gramy dalej. Niestety dzisiaj nie idzie znowu. Po raz kolejny tak dobrze. Jak mogłoby być. Ale się staramy. Na tych teren, kurde, nie mam coś pomysłu, jak... Tak chamsko grają z tymi dropami, to nie za bardzo mam co zrobić. Ja myślałem, że on mi do naturala zrobi podwójny drop z dwóch mediwaków. On robi, kurde, potrójny, no już. Cały plan wziął w łeb. Nie miałem też proxy pylonów, nie dorobiłem gatewayów. Ogólnie trochę bieda była przez tą całą akcję. No to może dla odmiany tego Cannon Rusha sobie spróbuję. Ciężkie gry, ja miałem w rondzie, a dalej była możliwość awansu. Znaczy nowy. Dobra, spróbujemy tego całego Cannon Rusha. Jak nie idzie skillowo, to wiadomo, trzeba się ratować. Ale kurczę, jeszcze lepiej mi kroją tym Reaperem. Myślałem, że już nie da się za dużo ulepszyć tych zagrywek, a jednak się da. Ale ja muszę właśnie jeszcze bezpiecznie grać, bo robię po Nexusie dopiero Mothership Core'a, a nie przed. Znaczy na tych większych mapach to tak można według mnie, ale na tych mniejszych to chyba już przegięcie. Na przykład na tej mapie to...
Też oni chyba builda trochę zmieniają się teranie. Na agresywniejszego. No dobrze. Jak to się nie zablokowało? Znaczy nie zrobię kanarasza, bo zaczął spanik pula. Może jakąś presję wykonamy, czy coś? Też zapisałem, bo powinienem zrobić najpierw Kate'a, a dopiero potem Kanona, nie tak jak zrobiłem. Myślałem, że może jakieś szybsze linki dwa zrobię, a nie zrobię. Gość trochę taki, gra z ogniem. Nie wiem, czy robisz to plus jeden, czy nie. Nie no, chyba nie zrobię. Sobie w Stargate'a pójdę. Jak przystało na prawdziwego Protossa. Będzie za mało gazu? Chyba nie, chyba damy radę. No, damy radę. No jednak trochę nie do końca wyliczone to wszystko. No widzi co gram. Dobra, 4 taka typowa liczba. No, jeszcze dociągniemy z lotami trochę. Dwa warpiny będą. Myślę, że nie zauważył, że to gram. Ale i tak może robić armię, żeby mi przystopować trzecią bazę, więc to jest takie trochę liczenie na to, że nie zrobię pusha. O dobra, super, nie zrobię pusha. Przynajmniej nie wygląda, jakby go robił. No jednak zrobił. Command me. We are the blades of Iron.
Kurde, nie mam energii. Dobra, tutaj sobie staniemy. Kanon jest jakiś. No jest nieźle. Pytanie, co on dalej zagrał, czy muty, czy jednak hydry? Czy może jakiś row, czy w ogóle? Kurde, no wiele wskazuje na te moce, nie podoba mi się to. Dobra, jednak jakiś speed na roachach się też tworzy. Infestation pit? Dobra, no nie robiłby infestation pit, jak wygrał muty, myślę. Tutaj ładnie bym położył przed chwilą. Co on gra? Chyba musi ten mutę, no bo... No dobra, jednak gra. No zaraz ostateczny atak zrobimy. Nie, on chyba jest jakiś słabszy, a tam widziałem chyba Grandmastera, jak dobrze. Może jakiś niski Grandmaster, no nieważne. Raz to wygramy. W ogóle nie ma innej opcji. Robi hive, ale to tam... sobie może robić. Wow. Wow, ale zraciłem tych. Wow. Okej. Dobra, nie, i tak wygramy. To nie ma innej opcji. To też zepsułem, kurde, bo nadwyżka jest niebotyczna. To jest aż dziwne, że jest aż tak duża chyba. Chociaż z drugiej strony. Dobra, no może nie jest teraz aż taka straszna. Ciągle. No dobra, może nie ma takiej tragedii, ja trochę nie wiem. Przerwę też w robieniu armii. O, ultry zrobi. Dobra, jak są ultry, to ja sobie bezpiecznie też zagram. Nie dam mu szansy na wygraną. Idzie atakować, czy nie idzie? Tak ciężko powiedzieć, co on robi. Go plus 3 też zapomniałem.
No to nie atakujemy? O, Vipery. Dobra. Chociaż kurczę, jak robimy Festory, Vipery, to jest całkiem silna kompozycja. Dobra. Dawaj tego Vipera. No nie mogę. O, nie zabiję. No to pech. Dobra, teraz trochę kontroli nad mapą. Już tego nie przegram. Gram niczym leniwa na Showtime'a. Tylko, że ja wygram. Ja wygram. Nie wychodzi do mnie. Ciekawe. Tylko po co? Wyciągnął immortalem? Ciekawe. Ale dobra, i tak GG. Not even close. O, dobra, jest zwycięstwo. No, ten gość by być od słabszy chyba. No, dokładnie. 138 GM. Dobra, jeszcze 10 bonus pula. Zrób live do północy, no zobaczymy. Guys, when I try to log on to SC, it says game client is mismatched by region. What do I do? Change your region, maybe. When you're about to hit play in the launcher, the, you can select region there. Or start StarCraft with SC2 switcher in support folder in StarCraft 2 folder. I recommend. In the StarCraft od kolejnego sezonu nie będziemy wetować map, będziemy mieli opcję wetowania matchupu potwierdzone przez Blizzard Cup, a nie mogę się doczekać wetowania Terrana. Serio, ma być coś takiego? O, znowu gramy na tego samego Zerga. Dobra. No, z nim gry już to takie znacznie prostsze, bo on nie robi takich niesamowitych rzeczy. Albo po prostu dostał w ostatniej grze cios psychiczny, dlatego grał gorzej. Ale wiemy już w miarę czego się powinien spodziewać, więc też spoko. To jest mapa, na której też Zergi lubił grać jakieś Roach Hydra. Like fun. Zero sygnał. A ja wybaczę. Dzięki za follow. Lecimy na zwiat. Takie bardziej otwarcie ala SOS, żeby być w miarę bezpiecznym przeciwko speedingom. No i zobaczymy. Chociaż też nie wiadomo, czy ja w ogóle je wyskautuję. Siema X-Matis.
O, jest super. No co, zagrał teraz Hatchery First, no. A, czemu ja tak zrobiłem to, co zrobiłem? No, dwie hacze przed pulem, czy z... Aha, no myślę, że ja Canon Rusha mogę grać. No słusznie, jakbym teraz zagrał Canon Rusha na tej mapie, to by była jazda. W sumie powinienem to samo zrobić, a nie tak zmieniać styl gry trochę. Ale za to znowu zagramy praktycznie to samo, taką presję konkretną. Chyba, że... Nie, no dobra, zrobimy ją i tak. Zobaczycie jak. Tak, widziałem to ten na... u innych dobrych tosów, że oni robią jeden asymilator. To jest ciekawe w sumie. Tylko, że on kurde teraz go widzi, że to jest jeden asymilator. Dobra, zaraz dodam drugi jednak. I change my plan. Ale i tak taką presję mógłbym wykonać według mnie. To będzie ciut później, ciut słabiej. No, jak widać, zbiera gaz. Więc sobie teraz, no, zagramy w miarę normalnie. Chociaż może ten robo i... Nie no, słaba pozycja do roboli nawet. Kusi, ale nie. Znowu Stargate'a zagram. Ale potem... Tak, teraz gateway. Dobrze. Bardzo dobrze. Kurde, buildy zaczynam bardziej skrupulatnie grać. Po tych niezbyt niektórych udanych grach. W sumie mogę mu zabić tego owka, czemu ja go nie zabiję? Serio? Nie wierzę. Dobra, teraz go... Nie no, mogę go zabić. Dobra, sorry. Fuck. No, że tak w miarę wcześniej zauważę. Beznadziejny mam mikro. Oj, ale miałem... Boże, co ja zrobiłem? Nie dość, że nie mikrowałem w ogóle to Oracle od początku, to jeszcze straciłem ją. Dobra, wozik. No to jest bardzo dziwne, że on tak zaekspował w moim kierunku. Może nie wiedział, gdzie jestem, ale... To jest według mnie duży błąd z jego strony. A, bo on zrobił maslinga, żeby mi trzecią bazę zastopować. Ślepo, no pewnie. Very smart, my friend. Pewnie, graj tak. Wyłączmy mózg. Już nie wiem, czy nie zagrać kolejny Oracle z tego wszystkiego. A może Olina zrobię też?
Dobra. Teraz będę dobrze mikrować. Teraz będę dobrze mikrować. Wow, nie zagrał spora, nie? No to już jest w ogóle kosmos. Kurde, dobra, ale 7 to jest spoko wynik w miarę. Jeszcze więcej tych lingów zrób, to jest bardzo mądre, na pewno. Idę z jednym kolosem na niego. Ciekawie. On dalej bez sensu bym powiedział, że on robi. Co nie mam zasięgu jeszcze? Oj. A, bejnik miny. Spryciarz. Nie no, miazgi idą. Z tego gościa przynajmniej. Z innych niekoniecznie. I tak dostaję dużo punktów. Za każdego dostaję dużo punktów. To tego nie kumam zupełnie. Każdy jest przeciwko mnie faworyzowany. Ale to dobrze, jak dostaję tych teoretycznie lepszych w sumie. Dobra, 108 miejsce w Grandmasterze, więc powoli. Wydaje mi się, że trochę zbyt powoli się zbliżamy do top 100. No ale teraz przechodzimy na betę. Pogram sobie ją przynajmniej ten pół godziny. Kilka gier, może się uda. Bo miała dzisiaj być. Nie jestem wkurzony. T-Slide. A, ta, no znowu pewnie spróbuję tych adeptów oczywiście. Czemu by nie? Skoro wygrywają łatwo, to lecimy na tym. Wbijamy łatwe rangi. Momento. Dobra, działa. No i go. Siema, Hart. Ja tutaj tryharduję, a tutaj Ninka mi mówi, że dziś nudno. Chyba mam nadzieję, że jej o czat chodzi.
lud po pracy wymęczony. No ja po wolontariacie tak średnio, bo tam... No coś tam robiliśmy, no byłem zajęty, ale... Męczące takie, w cudzysłowie, nic nie robienia. Znaczy niby coś robisz, ale nie robisz. Jesteś zajęty, ale... Ogólnie to... Wolałbyś zająć się czymś innym niż naprawianiem malutkiego kompa. Czy głowieniem się, dlaczego nie działa. Monit chwaliłeś linkę za wkład w mojego Grandmastera? Jakiś tam może wkład miała. Beształa mnie, że nie wiem czy je ma i w ogóle o co tu chodzi, nie? Gdzie mój jakiś poziom, jakikolwiek. Dobra, gramy na Terana. T-Slide, no ale to nie jest praca, to jest wolontariat zwany praktykami studenckimi dla zmylenia przeciwnika. Więc niestety. I właśnie tak myślę, żeby sobie tam wziąć tego laptopa i filmy, albo nie wiem, cokolwiek, ale też tak trochę głupio, no bo 3 dni zostały, nie? Indie, ile zajmuje ogarnięcie StarCrafta tak, żeby się dostać do srebra? NW granie na botach coś da. Można ćwiczyć też tam boty, nie? Tam ten początek, czy jakieś buildortery. Też mi się zdarza ćwiczyć buildorter na sucho, nie? Czyli na komputer, albo w ogóle jak sam jestem na mapie. Ale... do srebra to myślę, że tak, nie wiem, 2-3 tygodnie max. To musisz po prostu te podstawy ogarnąć tam totalne i byłoby spoko. To jest w internecie wszystko, możesz tam mój poradnik jakiś obejrzeć. Będzie ci łatwiej. Indie StarCraft na YouTubie. Umie szefowa na urlop poszła, nudy straszne, nie ma kto nas biczować i gramy w piłkę. Jak to gracie? Co ty masz za pracę, że grasz w piłkę? Jak to grasz w piłkę w pracy? Macie boisko? Ej, no coś jest nie tak, bo przeciwnika nam długo ładuje, no to są te uroki bety, że tutaj możemy się nie doładować, albo możemy crasha w ogóle dostać jakiegoś. No nie ma rady, czekamy. Na freeway, no być może. W becie mam 2 przegrane, obydwie spowodowane disconnectami, rozłączeniami z grą. O, jest, jedne gramy. Fajnie. Coś mi tu chyba dźwięki są wyłączone, albo mi się wydaje. No nie, jest ok. Wszystko jest ok. Ja robię zwiad po pylonie. Tutaj się bardzo szybko stawię tego pylona, jak widzicie. No i zrobimy takiego adept rusha konkretnego. Myślę, że tego builda już troszeczkę postaramy sobie dopracować, którego tam robiłem przez... Znaczy, którego robiłem, że tak powiem, w głowie bardziej niż ćwiczyłem. Myślę, że jest duża szansa, że nam się tutaj to wszystko ładnie poskleja. Rush będzie też konkretny, niemniej jednak on ma zabudowę na rampie, co nam skutecznie tutaj mi się utrudni wszelkiego rodzaju ataki. Dobra. No, jest mega szybko wszystko póki co. Ciekawe, czy adepty zadziałają na terka. Ja sądzę, no, żeby zadziałać na terka, który ma zabudowę taką. No ale kto wie. Może i mi się trafi. Taka historia. Trochę chyba za późno ten drugi pelon. Mogę go wcześniej postawić. No zdecydowanie za późno. Ale z drugiej strony... No dobra, będzie znacznie. Taki mega raszek wyjdzie. Gość myśli chyba, że jak spuje. Not enough energy.
Co to się stało właściwie? Czemu tak dziwnie one poleciały? Dobra. No chyba się to nie uda, ale próbujemy, prawda? No dobra, może się i uda. Co go tam wie? No dobra, build jest zapracowany. Zdecydowanie. Mamy 4 gate'y, wszystko się kończy, więc... Tak jak to wymyśliłem w głowie i spełniłem to. Ma to sens. Ciekawe. Zepsułem teraz dokument nieco. Powinienem poczekać jeszcze na jedno przywołanie. Ale spoko, czekamy. Także tak jak mówiłem, na walla to raczej nie zadziała. To może być taka pierwsza przegrana dzisiaj. Znaczy pierwsza w Legacy of the Void, taka realna. Jeszcze poczekamy na jedno przywołanie. Mam ochotę przywołać jakieś zloty albo... No, sentry przywołam dwie, no bo... ciężko będzie to sforsować bez sentry w sumie. Kończę pylon. Aha, nie skończysz się tak łatwo. Dobra, zrobimy sentry i zelotę. Sorry. Ja wiem, że miałem być sama adept, ale trzeba im bunię zrobić jednak. No, nawet nie trzeba będzie chyba robić im bunię. Okej. No dobra, nawet nie trzeba było sentry robić, bo gość nie ogarnął, że go olinuje. O, miny zrobił. So clever. Kurczę, jak zrobi tutaj jakiegoś... Kurczę, może nie być tak łatwo jednak. No bo dobra, nie, będzie jednak łatwo. Ups. Zauluje? Serio? Spryciarz. By dobrze mega mikrowo, to może by to jakoś wymikrowało jeszcze. A takie rzeczy się raczej nie zdarzają. No musimy coś sprawdzić, czy adept ma większy zasięg niż mina. No nie. Idy! Easy game. Jak robisz ten push, zrób robo z obsem i warpizmem. Warpizmem możesz robić niesamowitą windę. Aha! No tak, w sumie mógłbym, ale to by też opóźniło wszystko. Wiadomo, tu jest wyspa. No wiem, hard, ale przeciwnik chyba nie do końca wiedział.
Żyże, tak jest. No tutaj no po prostu gość w ogóle nie kumał, co się dzieje. Tak nie zobaczył, że ja mam bardzo szybko dwa gate'y i robię adepty. W ogóle myślał, że zaekspuję. Jak go zaatakowałem na rampie 8 adeptami bardzo szybko, to w ogóle tam, a spoko. Nawet się nie zaczął barykadować. No ogólnie nie reagował na to, co robię. Tam w niej mapy nie znam. No miny też by go obroniły. Wszystko by go obroniły w obroniło w sumie. Czołgi. Dobra, o, zagramy na tego samego. Może by ten Heliony by go nie bardzo obroniły. Ale Heliony mają chyba 6 zasięgu, nie? To by mają większe niż adepty. Co mnie skłoniło do nagrywania i robienia live'ów? Nie wiem. Tak po prostu jakoś to wyszło. A, no tak, no bo przecież ten popularny było w miarę streamowanie i mi się też podobało zawsze. I chciałem sobie po prostu ten postreamować, no i zacząłem streamować. No i tak sobie streamowałem, miałem po te 40-60 osób czasem. Przez 3 miesiące, potem przestałem streamować, ale było spoko, więc sobie ten, nie wiem, po prostu lubię. Nic mnie jakoś specjalnie skłaniało. Nie wiem, czy co było konkretnym powodem, ale pamiętam, że ten, że był pozytywny odzew, jak komentowałem VIP House stream. To był Intel Extreme Masters Cologne, tam 2012 chyba 12, 13 jakoś, no 12 raczej. Bo mi się to podobało i to też było po takim czasie, jak ja trochę samemu właśnie streamowałem i w sumie sobie uznałem, że może by po prostu streamować for fun. No i streamuję. Po prostu. No chyba będzie Factory. Znowu się walluje bardzo słusznie. Zresztą przeciwnik mój. Ja sobie zagram jakieś te Oracle i pewnie Feniksy potem. Albo może Blinkstalkery szybkie i Backdora mu atakować. Na tej mapie trochę to chamskie by było. Ale też musiałbym na pewno zrobić Forge'a, bo on zrobi drop z min też na 90%. Ciekawe, czy zauważy, co gram. No zauważy. Trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć. Ciekawe, czy mi zablokował natural, pewnie tak. No jasne, że tak. Czyli gość po prostu ma jedną rzecz sobie ćwiczy. No i spoko. Jakieś tam Oracle zagram, może Stasis Warda postawię, co by było jakoś nowocześnie. No i muszę na pewno pójść teraz w Forge'a, bo zrobi drop admin. To ja sobie machnę. O, ładne mikro nawet. Tam się zabezpieczę, chłopak. O, i tutaj już ma też. Kurde, bezpieczne. Dobra, też się trochę pobawimy. Gramy. Jednak nie zrobił technologii, o dziwo. Zrobimy. Mas blinki. Albo mas adepty, może. Skurby imba. Kurde, Oracle nic nie zrobiło. Kompletnie.
Przemikrujemy coś? Nie bardzo jest co w sumie przemikrować. Dobra, to stacji Sworda walniemy, tylko kurde, jak go zrobić? No tutaj będzie nieźle. Bo jeszcze tego... Nie, budowniczego nie zablokowałem. W ogóle stacji Sword blokuje budowniczego? Ja nie wiem. Myślałem, że tak. Ale nie wiem, czy go złapało, bo to było tak na krawędzi. No, Blinka sobie zagram. Zrobimy stacji Sword dalej. Jakoś tak tutaj. Nie wiem, przecież jeszcze tutaj potrzebuję jednego. Milion Linkslaker. Ups! No ej, co jest? Nie działa. Jest słaba ta technologia. No, niedobrze, niedobrze. Jestem w rogu. Co on na pylona się rzucił? Boże, serio? Serio, ty stacji twór. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Coś tak się nie wiedzie w żadnym departamencie. Dobra, idziemy na niego, bo co? Bez przesady. O, ma tego supply depot. Coś tam niby ma. Przesadził trochę. Siri! Wleciał mi kilkoma marynami stacji z fil, to tyle nie załapał i od razu. Masakra. Śmieszne. Artosis Pylon. No, przy gatewayach też był Artosis Pylon, racja. Dobra, jeszcze przynajmniej jedna gierka i ten. No niestety, no to dość długo się tutaj bija tego mastera, od mastera się pewnie cokolwiek tutaj zacznie ciekawszego. Skąd się wzięła nazwa Indii? Siostra tak kiedyś do mnie powiedziała, jak byłem mały. Potem byłem tym indykiem, legendtosem. Miałem też taką jedną tajemniczą ksywkę, ulepszenie, żeby pamiętać o ulepszeniach. I legend tosta i Indii potem zostało. Jeszcze jak się z Indyk usunie K, to jest Indii. No, Protosa, dobra, to easy. Adepty.
Zgi. Robimy tego lepszego builda. Moim zdaniem znacznie lepszego. Sprawdzimy, co goś knuje. A, to samo co ja. Póki co. Kradnie drugi gaz? Nie, nie, kradnie. Nie ma po co. Tak za bardzo. Mój śmiercionośny build się tutaj już rozwija. No kurde, mam za mało w gazach, w gazie. O, jestem o wiele do przodu już w ogóle w tym momencie, co dopiero za chwilę. Hehe. Jeszcze lepszy jest Build Order, jeszcze. Dobra, gate, nasze plona i tak muszę postawić. Pełna jego propkę się wyciągnie. No, no serio, ten Build Order jest praktycznie idealny. O, zrobił Mother Shipcora. Niby coś, co sobie powinno jakoś radzić. No, spokojnie. Dobrze wiemy, że ani Blinkstalkery, ani Photonover Charge tym bardziej nie kontroluje nas. No idealnie, znaczy tak naprawdę idealnie w sumie, już się kończą te gate'y, dobra. Ale jest dobrze bardzo. Jestem zadowolony z builda. On też zaczął robić adepty. Photonover Charge, czyżby? Noob! To on nie użył Photonover Charge'a. Skrub jeszcze, nazwał mnie skrubem. Znaczy, wiecie, takim... Dobra. Ten build na PvP jest świetny. Dobra, jeszcze raz. Ja teraz otwieram na protesta 10 gate, ale po to, żeby mieć szybkie Feniksy, robię 4. No to 11 się gra gate'a Mundi. Odbyj sobie Showtime na Nani we ostatnią mapę, tam Showtime zagrał tego builda dobrze. Znaczy dobrze, no. Tak jak powinno być w miarę. Na 11 się robi, żeby mieć to eko jednak. Ciut lepsze niż na 10. Ta, to jest nawet całkiem silne Mundi. Te szybkie Feniksy, zwłaszcza na dużych mapach. Takie coś, te Iron Fortressy i tym podobne. We name the dog Indian. It's very well. Oprzej sobie ten build Cest 11 Gates Target into Phoenix. No właśnie. Bardzo dobre to jest. W sumie nawet lepiej jak Zesta obczaisz niż Showtime, ale Showtime'a też możesz.
Powinno być tak, że przeciwnik się przedstawia na początku gry? Po co? Przecież widać jaki ma nick. O, na duzera gramy i on jest zerkiem z diamentu, w końcu jakiś diament. Komu kibicowałem? Nikomu, ja chciałem, żeby gra była jak najlepsza, ale wolałem, żeby wygrał na Niva, bo on według mnie jest lepszy i ma fajniejsze buildy. Dobra, duzer. Zerk. Nie wiem, też pociśniemy te adepty. Mamy imba builda, to ciśniemy. Zobaczymy, kto to zatrzyma w końcu, bo to jest mega ciężkie do zatrzymania. To nie jest tak, że po prostu adepty są silne. To jest jeszcze tak, że one mogą wam się na tyły bazy przedostać za spajny i tak dalej, więc granie spajnów na adepty to tak... No słaby pomysł. Lekko mówiąc. Robię się pokój, dlatego klikam w dolnym prawym rogu myszką. Tak to bym klikał klawiaturę. Dobrze, dobrze, dobrze. Albo mi się wydaje, albo zepsułem już build order, bo zrobiłem probę i potem gate'a. Ech. Zobaczmy, co tam gra. O, speeda będzie miał w miarę szybko, ale nie tak super szybko. Znaczy, może niekoniecznie speeda, tylko w coś innego pójdzie. Pomówię. No dobra, zagrał hatchery first. Zaraz ciśniemy. Chciałbym czy zrobi trzecią bazę szybko, jak zrobi, to myślę, że będzie całkiem łatwa gra, ale nie robi póki co. Ciekawe, nie skautuje też za bardzo. To już podejrzenia o uphacking mogło być. No, to gramy dalej. No, za późno chyba te gate'y ci odbędą. Ale to nic. Staniemy na rampie i minie otoczy, myślę. Tak. No, robi Lera. On to już w ogóle jest ciekawe. Myślałem, że tu będzie cisnął tych pingów, a co? Edward co ich zrobił? Nie, no to easy game. Chyba nie zna tego builda. Nie zna jeszcze siły adeptów. Wolne są nimi jednak adepty dość. Ale śmiesznie się nimi całkiem mikruje. GG! Cały czas wchodzi jak masło, mimo że jakieś tam diamenty. Znowu będzie pod koniec jak to kontrolować? No ten nie napisał. Dobra. Trzy całkiem szybkie wygrane poszły.
No, tam się chwilę bawiłem z tym terkiem. Ale dobra, tyle dziś. Dzięki wielkie za oglądanie. Sorry trochę, że tak dalej w tym hocie tak niby idzie. Tak. Te gry to tak niby gram na dużo lepszego gościa, ale te gry są na krawędzi, albo na jednego miałem przewagę, ale i tak przegrałem. Coś się sypie, tak w pewnym momencie rozgrywek ta gra. Dobra, ludzie. Dzięki ogromne za oglądanie, jak zawsze. Dzięki za dzisiaj wsparcie dla Nira. I dzięki też za followy od... Pomaluję ci jajka. Pakusowski 1. Rokro... Kaszok, 1, 2, 3, 4, Kulfon, Xangelo XX, Blukwan, Gatoseis 66. Dzięki wielkie za followy. No i oczywiście polecam jak zwykle tam te Facebooki, YouTube, Instagram, wszędzie Twitter, żeby śledzić. I jak ktoś chce mnie wesprzeć, to jest to na dole na streamie, albo może na mnie maila napisać. I na stronie indistarkaw.com na dole można się zapisać na subskrypcję. Znaczy na subskrypcję, no powiem do mnie e-mailowe tak na dobrą sprawą. Także dzięki bardzo mocno za oglądanie, za wspieranie. I follow Indie Starcraft, jak zawsze.